Czasem drży, czasem słabnie, bywa także piskliwy. Głos i to, w jaki sposób mówimy, wiele mówi o nas samych. Mowa jest nam potrzebna, byśmy porozumiewali się ze światem, ale często to także narzędzie pracy. Co zrobić, by mówienie nie bolało? Między innymi o tym w programie. Zapraszam. Ten mężczyzna z moich snów prowadził moją rękę i już potrafiłam pisać i potrafiłam odczytać, co było w nim napisane. Dziwne to było. Zachwycamy się aktorską mową i nie zawsze chodzi o to, co aktorzy mówią, ale jak mówią. Zostałam zupełnie sama. Oni mogą mówić godzinami, podczas gdy inni chrypią już po kwadransie. Dla aktorów, nauczycieli, dziennikarzy, prawników mowa to skarb i narzędzie pracy, którego nie kupią, gdy po prostu się zepsuje. A teraz parskamy. Głos powstaje w gardle. Tak myślimy. I to jest co najwyżej połowa prawdy. Nasze ciało to instrument, a krtań i struny głosowe to jedynie element tego instrumentu. Każdy słyszy ma po uszy. Rudy aktor ukradł traktor. Rudy aktor ukradł traktor. Nasz aparat głosu praktycznie nie składa się tylko z tego zewnętrznego warg, ust, ale tak jak pani słusznie zauważyła, to jest nasze całe ciało. Jeżeli mamy prawidłowy oddech, prawidłowe podparcie, to nam daje siłę do tego, żeby ten strumień powietrza, który wydostaje się z płuc, poruszał fałdy głosowe, które znajdują się w krtani i tym samym biegnie ten głos krtaniowy wzmacniany przez rezonatory i potem kształtowany przez artykulatory na zewnątrz. Dobrze. Jeśli nie ma prawidłowego powietrza wydychanego, automatycznie emisja głosu, czyli wydobywanie dźwięku, fonacji jest niemożliwe i automatycznie mówimy wtedy ciszej, krócej, możemy powodować różne skorzenia krtani, co automatycznie przekłada się bezpośrednio na produkcję głosu. Zaglądamy do krtani po to, żeby uwidocznić wszystkie zmiany anatomiczne, które mogą się pojawić w takiej krtani. Czyli patrzymy, czy nie ma guzków, czy nie ma polipów, czy nie ma jakichś zmian rozrostowych na fałdach głosowych, czy nie ma stan zapalnych, które mogą też prowadzić do zmiany jakości głosu. A można zniszczyć głos nieumiejętnym posługiwaniem się nim? Oczywiście, że tak. Ale tak nieodwracalnie zupełnie? Czy nieodwracalnie? To zależy od tego, jaka siła nacisku jest, bo jeżeli dojdzie do tego, że oprócz zmian takich czynnościowych, które pojawiają się podczas wysiłku głosowych, czy tak jak mówiłam, może być zmiana barwy, może być zmiana wysokości głosu, jeżeli to się powtarza często, dochodzi do zmian organicznych i wtedy najczęściej obserwujemy na fałdach głosowych zmiany w postaci guzków, w postaci polipów, w postaci cyst, które w momencie, kiedy się pojawią, zmieniają nam głos już na stałe. Strunom szkodzi mówienie bez użycia przepony i mięśni brzucha. Ważna jest postawa. Nie do przecenienia jest wyćwiczenie mięśni krtani, języka, ust. Na piękną, wyraźną mowę składa się wiele elementów. Nie każdemu poprawne wymawianie głosek przychodzi samo, naturalnie, z wiekiem. Niektóre dzieci bez pomocy mogą nie mieć szansy na piękną mowę w wieku dojrzałym. Musimy popatrzeć na dziecko całościowo. Musimy zbadać aparat zewnętrzno-obwodowy mowy, czy nie ma na przykład deficytu w postaci skróconego wędzidełka podjęzykowego. Jest to dosyć częsta wada u dzieci. Ona powoduje, że ruchomość języka jest ograniczona i wtedy ten język nie jest w stanie wykonać tak skomplikowanych ruchów, które nam są potrzebne do wypowiedzenia głosek przedniego szeregu, czyli te szy, czy dzi, ry. I jeżeli to się dzieje w wieku wczesnym, powiedzmy 3-4 latka, jest to fizjologiczne. Dziecko musi nabyć pewnej precyzji ruchów, żeby zaczęło mówić w prawidłowej artykulacji. Natomiast jeżeli dziecko już zaczyna iść do szkoły i te problemy jeszcze są, to powinno wzbudzić niepokój rodziców i powinien zgłosić się do specjalisty, żeby zobaczyć, co jest przyczyną tego.
Dobrze. I spróbuj dmuchać z całej siły tak, żeby się obracał. Robert tutaj nie ma, ma wady wymowy. Jest to rotacyzm, a ściśle mówiąc pararotacyzm. Czyli głoskę ry zastępuje na głoskę ly. Jest to dość powszechna wada wymowy u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Z czego to jest, czy to jest spowodowane? Czy to jest problem budowy aparatu mowy, czy może jakiś inny problem? Tak, jeśli chodzi o głoskę ry, to przyczyną tej wady wymowy może być budowa aparatu artykulacyjnego. Na przykład podniebienie jest wysklepione, wtedy trudniej tą głoskę ry wywołać. Zdarzają się takie osoby, które na przykład mają wadę wymowy, którą można by było skorygować, tak jak już wspomniałam, chociażby wędzidełka, tak, wargowe czy podjęzykowe, czasami wada zgryzu może też być przyczyną tego, że jest nieprawidłowa realizacja. W tej chwili, jeżeli chodzi o ortodoncję, poszła bardzo do przodu, mamy piękne aparaty, które korygują wadę zgryzu, to też nie tylko wpływa na dobry, ładny wygląd uzębienia, ale może mieć wpływ na to, że zaczynamy dobrze mówić. Oddech, fonacja, artykulacja to składa się na mowę. Aparat mowy jest jednak bezużyteczny w komunikacji, gdy nie rozumiemy, co się do nas mówi. Wtedy sami nie jesteśmy w stanie przekazać naszych myśli. Łukasz ma wadę wymowy, ma 5 lat, a jeszcze nie mówi regularnie zdaniami ani wyrazami, dopiero zaczyna, takie ma początki. No i były przypuszczenia, że może to jest wada słuchu. Pani logopeda mnie wysłała na badania, no i już tak jeździmy od roku na kontrolę, na badania jakieś. Kiedy mamy do czynienia z dzieckiem, którym uczy się mówić, ma to kolosalne znaczenie, dlatego że w tym momencie dźwięki nie zostają dostarczone tak, jak powinno być. Czyli ten sygnał niejako mowy zostaje zniekształcony. My nie nauczymy się języka obcego, jeżeli będziemy mieli blokadę w uchu. Czyli jak sobie zatkamy uszy, niestety obcy dla nas język będzie nie do pokonania. Tak samo jest z naszymi dziećmi. Dla nich nauka języka polskiego jest również tym nowym językiem i on musi mieć idealne uszy, żeby wysłyszeć wszystkie niuanse głoskowe, jakie ma nasz język. Tak najczęściej jest, dlatego ja zawsze zalecam, że jeżeli trafia do nas dziecko z wadą wymowy, to pierwszym naszym badaniem to jest oglądanie ucha i potem zrobienie badania słuchu. To jest takie ABC. Bez tego właściwie rehabilitować może być, znaczy można rehabilitować, ale skutek tej rehabilitacji może być niezadowalający. Bywa, że aby uczynić mowę piękną i zrozumiałą, najpierw trzeba pozbyć się problemów ze słuchem. Tu jednak także może nie wystarczyć odetkanie ucha czy dobranie aparatu. Pamiętaj, podczas terapii nie można mówić, tak, czytać, ani pisać. Jeszcze mamy cały proces słuchania, czyli tej właściwości nabywania informacji, wyciągania z mowy, tak? Z tego komunikatu. Ten komunikat biegnie do wyższych ośrodków słuchowych, on jest odkodowywany i jeżeli jest prawidłowo odkodowywany i zapamiętywany, on wysyłany jest na obwód w postaci prawidłowej artykulacji, prawidłowej mowy. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakimś ubytkiem, jakimś mikrouszkodzeniem centralnych ośrodków słuchowych, może się zdarzyć, że mamy do czynienia z zaburzeniem tej percepcji, tego całego procesu aktywnego słuchania. Wtedy też można to wyćwiczyć? To inaczej. Przede wszystkim trzeba to zdiagnozować, dlatego że musimy mieć pewność, że na tym poziomie mamy do czynienia z uszkodzeniem słuchu, czyli te centralne ośrodki słuchowe. Jeżeli mamy do tego specjalne narzędzie, testy, które są odpowiednio przystosowane do pewnych grup wiekowych, zwykle te badania zaczynamy od 7 roku życia do mniej więcej 14-15 roku życia mamy normy w tych grupach wiekowych. I jeżeli takie dziecko przejdzie te testy i się okaże, że są nieprawidłowe wyniki, wówczas dla nas jest to sygnał, że powinniśmy zacząć naprawiać te ośrodki. Bartuś w tej chwili słucha muzyki. Jest to muzyka barokowa, dźwięki natury.
dźwięki przyrody. Czemu to ma służyć? Ma to służyć rozwojowi funkcji słuchowych, czyli najprościej mówiąc, żeby pacjent zaczął słuchać, dlatego że ten pacjent nie ma problemu ze słyszeniem, lecz ze słuchaniem. Terapia może trwać również jak dziecko śpi. Podczas terapii jedynie nie wolno mówić, czytać, pisać, jeść, żeby nie angażować zbyt wielu zmysłów. A to zielona żabka. Czapka. Czapka. Mowa to jedno z największych zdobyczy ludzkości. Mamy ją tylko my. Pozwala na wyrażanie emocji, zachwytu, miłości, pragnienia, gniewu. Umiejętność sprawnego posługiwania się mową bywa niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Mówiąc logopeda, bardzo często myślimy zajęcia dla dzieci, ale ostatnio również dorośli coraz częściej przykładają wagę do dobrego mówienia, na naukę. Nigdy nie jest za późno. Do zobaczenia.